Piśmie Świętym mamy jeszcze inne określenia na Kościół. Jest on świątynią Ducha Świętego. Wiemy, że przez chrzest Duch Święty zamieszkuje w każdym człowieku, że go przekształca. Ten Duch Święty równocześnie zespala wszystkich w jedną wielką, żywą świątynię, w której on sam mieszka. Jest to zatem wspólnota świątynia zbudowana z żywych kamieni. Zamieszkiwanie jakiegoś pomieszczenia przez człowieka sprawia, że wszędzie widać ślad jego osobowości. Wchodząc do czyjegoś pokoju, zauważa się, kim jest jego mieszkaniec. Gdy panuje wszędzie ład, możemy wnioskować, że właściciel ma zamiłowanie do porządku. Gdy widzimy dekoracje na ścianach, domyślamy się, że mieszkaniec ma zmysł estetyczny i tak dalej. Osoba ludzka zawsze wywiera wpływ na swoje otoczenie. Podobnie ma się rzecz z zamieszkaniem Ducha Świętego w człowieku. Obecność boskiej osoby wywiera swoiste piętno na tych, w których przebywa, w których zamieszkuje jak w świątyni. Znakami obecności Ducha Świętego w nas są jego owoce, takie jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Jeśli by brakowało nam któregoś z tych darów, oznaczałoby to, że Duch Święty nie włada nami całkowicie, bo nie poddaliśmy się całkowicie jego wpływom. Duch Święty powinien kształtować zarówno nas samych, jak i cały Kościół, gdyż jako wspólnota jesteśmy jego świątynią. Niestety, nie tylko Duch Święty może nas kształtować. Duży wpływ może na nas wywierać również środowisko, w którym żyjemy, czyli świat, który nas otacza. Dzieje się tak obecnie w szczególny sposób dzięki środkom masowego przekazu. Ten wpływ może być albo dobry, albo zły. Środowisko kształtuje naszą mentalność i nasze postępowanie. Niestety nie wszystko, co nam proponuje otoczenie, zgadza się z tym, czego pragnąłby od nas Duch Chrystusa. Czasami w otoczeniu dość powszechnie przyjmuje się takie wzorce postępowania, które nie mają nic wspólnego z nauką Chrystusa. Na przykład brak szacunku do życia dzieci nienarodzonych, objawiający się w przerywaniu ciąży, wyśmiewanie matek, które mają więcej dzieci, pogoń za zaszczytami, pieniądzem i tym podobnie. Taki klimat świata, środowiska, może nas kształtować i wtedy wszystko, co nam narzuca środowisko, nie będzie zgodne z Duchem Chrystusowym. Oprócz środowiska, również szatan może mieć wpływ na człowieka. Jest on kusicielem. Chrystus nazywa tę postać ojcem kłamstwa. Kto jemu ulega, kto ulega szatanowi, sam staje się kłamcą, nazywającym dobro złem, a zło dobrem. Kto jemu ulega, prawdę nazwie kłamstwem, a kłamstwo prawdą. Człowiek może albo ulegać Duchowi Świętemu, albo też może ulegać wpływom środowiska, wpływom świata, czy nawet wpływom szatana. Zresztą środowisko może być narzędziem zamaskowanego działania szatana. Nie można zatem bezkrytycznie iść za wszystkim, co się widzi, co się słyszy. Wszystko trzeba ocenić, zastanowić się nad tym, z czym spotykamy się w świecie. Trzeba pomyśleć, czy to wszystko zgadza się z nauką Chrystusa. Chrześcijanin powinien ciągle odnawiać się w myśleniu, w wartościowaniu i w postępowaniu. Przez ustawiczne rozważanie Ewangelii, przez poddanie się działaniu Ducha Świętego, można wyzwalać się z mentalności zwanej przez świętego Jakuba mądrością ziemską, zmysłową i szatańską. Mądrość ta skłania człowieka, by dążył do celu nie przebierając w środkach, by posługiwał się kłamstwem, omamianiem ludzi dla ocalenia swoich własnych interesów. Ta mądrość światowa
skłania człowieka, by osiągał swoją wielkość, poniżając innych, by szukał tylko swojej korzyści. Trzeba ciągle rezygnować z naszej mądrości światowej, która nie pochodzi od Ducha Świętego. Chrześcijanin musi zrezygnować z posługiwania się w życiu środkami godzącymi w godność człowieka, poniżającymi go. Musi odrzucić wszelki podstęp i obłudę, zakłamanie, fałsz. Tak więc chrześcijanin zagrożony jest w swoim myśleniu i działaniu, bo nie tylko Duch Święty oddziaływuje na niego, lecz również świat, a także szatan. Dlatego też konieczne jest ciągłe odnawianie swojego myślenia i poddawanie się Duchowi Świętemu, który uczy innej mądrości niż ta światowa. Prawdziwa mądrość, jakiej uczy Duch Święty, jest, jak powie święty Jakub, przede wszystkim czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego i mamy poddać się Jego działaniu. Chrześcijanin musi pozwolić, by Duch Święty kierował jego życiem. Wówczas dopiero w Kościele i w świecie zatriumfuje dobro.